Zawsze, kiedy podróżuję do nowego kraju albo do nowego miejsca, staram się podglądać codzienne życie jego mieszkańców, aby wyciągnąć z niego jak najwięcej dobrych pomysłów dla samego siebie. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na odcinek poświęcony nowojorskim pomysłom na dobre życie. Zaczynamy! Pierwszy na mojej liście to wolność, bo nie bez powodu ta pani, którą widzicie za moimi plecami, jest głównym symbolem tego miasta. Nowy Jork to miasto, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie, a ilość różnych ras czy kultur, która każdego dnia przecina się praktycznie na każdej jego ulicy, jest wprost oszałamiająca. Tutaj każdy może być sobą i może się realizować w taki sposób, w jaki tylko o tym marzy. I myślę, że fajnie byłoby, gdyby było to możliwe również w każdym innym miejscu na świecie. Bo jak widać na przykładzie Nowego Jorku, to właśnie ta różnorodność i wolność stanowią jego główną siłę napędową. Punkt drugi, który niejako bezpośrednio wynika z wolności, ale niestety nie zawsze za nią podąża, to akceptacja. Bo o ile myślę, że wszyscy możemy się zgodzić z tym, że chcielibyśmy móc swobodnie decydować o naszym życiu i przeżywać je w taki sposób, w jaki sobie wymarzyliśmy, to niestety w dalszym ciągu istnieje sporo osób, które tego samego prawa odmawiają innym. Dlatego olbrzymią zaletą Nowojorczyków jest to, że oni po prostu nikogo nie oceniają i akceptują cię takim, jakim jesteś, ze wszystkimi twoimi dziwactwami. Dlatego tak łatwo nagrywa mi się tutaj vloga, czasem nawet stojąc po środku ulicy, bo po prostu nikomu absolutnie to nie przeszkadza. Dodatkowo dziwią mnie trochę stereotypy, czy takie ogólne postrzeganie Nowojorczyków jako osób zarozumiałych, aroganckich, czy też po prostu niemiłych, co myślę w pewnym sensie może wynikać z ich takiego szybkiego, codziennego stylu życia, albo po prostu z charakteru miasta, w którym oni żyją. Natomiast nie ma to absolutnie nic wspólnego właśnie z moimi doświadczeniami czy obserwacjami z czasu, który tutaj spędziłem. W moim odczuciu sytuacja pod tym względem wygląda zupełnie odwrotnie, bo naprawdę Nowy Jork to jest jedyne miasto, w którym kilkukrotnie doświadczyłem sytuacji, że gdy stojąc z otwartą mapą na jednej z ulic Nowego Jorku, kilka osób za każdym razem podchodziło i oferowało swoją pomoc w znalezieniu drogi. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pomocy osobom bezdomnym, jeżeli tutaj mówimy o dzieleniu się czymś do jedzenia czy do picia, albo też dzieleniu się cukierkiem na kaszel w metrze z osobą, która tego zdecydowanie potrzebuje. A to wszystko z uśmiechem na twarzy w stosunku do zupełnie sobie obcych osób. Jeżeli więc wszyscy moglibyśmy być tak samo niemili jak Nowojorczycy, to myślę, że byłoby bardzo dobrze. Kolejną lekcją dobrego życia może być dla nas choćby sam Central Park, który jest taką niesamowitą enklawą spokoju i odpoczynku położoną w samym sercu tej olbrzymiej stolicy świata. Bo ilość osób, która codziennie przychodzi tutaj, aby spędzić choćby odrobinę wolnego czasu, pokazuje, jak niezwykle istotne jest znalezienie takiego zdrowego balansu w naszym codziennym życiu. Poprzez właśnie znalezienie choćby chwili czasu na przewietrzenie myśli, trochę wysiłku, czy po prostu kontakt z przyrodą. Jeszcze jedna cecha, za którą niesamowicie podziwiam Nowojorczyków, czyli umiejętność podnoszenia się praktycznie po każdej porażce. I nie bez powodu mówię to, mając za plecami pomnik ku pamięci ofiar 11 września i najnowszy budynek World Trade 1. Bo naprawdę nie wyobrażam sobie, aby inne miasto na świecie było w stanie w tak krótkim czasie, czyli czasie praktycznie krótszym niż dekada, podnieść się po tak olbrzymiej katastrofie i, co ważne, być jeszcze silniejszym niż wcześniej. A jest to przede wszystkim zasługa samych Nowojorczyków, ich olbrzymiej dumy, pewności siebie i wiary we własne możliwości, które niestety bardzo często są mylone z pychą, czy może wręcz narcyzmem. A moim zdaniem Nowojorczycy po prostu do perfekcji opanowali umiejętność robienia lemoniady z cytryn, które daje im życie. W końcu nie bez powodu uważa się, że jeżeli uda się komuś osiągnąć sukces w Nowym Jorku, to uda mu się również w każdym innym miejscu na świecie. To było 5 w mojej opinii bardzo pozytywnych cech, za które niesamowicie podziwiam Nowojorczyków. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o nich sądzicie i czy wy sami może macie jakieś pozytywne skojarzenia z Nowym Jorkiem. No i oczywiście pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się! Zawsze, kiedy jestem w podróży... A, no jest mi syrena, wy jest tył. Zawsze, kiedy podróżuję, no i pies mi szczeka w tyle jeszcze w ogóle. Zawsze, kiedy podróżuję do nowego kraju albo do nowego miejsca, staram się podglądać codzienne życie. No jeszcze helikopter, wszystko naraz.